deweloperski fundusz gwarancyjny, czy rzeczywiście może nas zabezpieczyć przy zakupie nowego mieszkania na rynku pierwotnym? Deweloperski fundusz gwarancyjny to jest nowy pomysł Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to alternatywa dla poprzedniego pomysłu likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia. No właśnie, bo one świetnie się sprawdzały, prawda? No świetnie się sprawdzały, dopóki ostatnio nie przytrafił się jednemu deweloperowi taka wpadka, gdzie to nie deweloper, ale bank zbankrutował. No i... Ale pamiętajmy, co się działo w latach 90., prawda? Tych niedokończonych inwestycji było naprawdę bardzo dużo. Oczywiście, że w tej chwili ustawa deweloperska działa prawie doskonale, no ale zawsze jest to słowo prawie. I ustawa nie przewidziała bankructwa banku. Tak jest, nie przewidziała. I trwają te poszukiwania, co zrobić, żeby zabezpieczyć klienta, dewelopera również w tym przypadku. No gdyby rzeczywiście doszło do tych likwidacji otwartych rachunków bez zabezpieczenia powierniczych, no to groziłoby to prawdziwą katastrofą dla rynku deweloperskiego i o tym deweloperzy przede wszystkim. Szczególnie dla średnich firm deweloperskich. Szczególnie dla świetnych, dla średnich, ale i dużym również by to pewnie sporo zaszkodziło, prawda? I całe szczęście, że ten pomysł odszedł do lamusa. Natomiast pojawił się drugi, a więc funduszu gwarancyjnego na zasadzie tych gwarancyjnego funduszu bankowego, prawda, że będą zbierane pieniążki na fundusz i jeżeli zbankrutuje deweloper albo jego bank, czy też wydarzy się jakaś inna okoliczność nieprzewidziana, to będą pieniądze, żeby zwrócić, żeby pokryć straty. No i tutaj rzeczywiście ten pomysł wydaje się dobry, ale pod pewnymi warunkami, ponieważ tak jak mówi prezes Urzędu Ochrony, to ma to być ułamek procenta, prawda? Taki był podany przykład, 400 tysięcy mieszkanie, 1300 zł będzie trzeba wpłacić na ten fundusz. To wpłynie na cenę metra kwadratowego, że przez no jeżeli, to podrożają mieszkania? No jeżeli będzie taki udział, to oczywiście nie, ale tu jest ustawodawca tak to ustalił, że od funduszu maksymalna stawka wpłaty od zamkniętego rachunku powierniczego to jest maksymalnie 1%, ale od otwartego to już 5%. No i teraz zawsze te 5% może być wprowadzone. Kiedy będzie wprowadzone te 5%, prawda? Jeżeli minister do spraw budownictwa będzie miał takie uprawnienie, rozporządzenie wprowadzić właśnie taki poziom. No a to już jest nie 1300 zł, ale 20 tysięcy od 400, prawda? To jest nic innego. Możemy to porównać do takiej polisy ubezpieczeniowej. Zresztą to też prezes porównywał Urzędu Ochrony, że jak wyjeżdżamy na wakacje, to też wykupujemy sobie ubezpieczenie zdrowotne, prawda? No ale jeżeli wykupujemy ubezpieczenie zdrowotne, powiedzmy na 50 tysięcy euro, to nie płacimy 2,5 tysiąca euro. To kilkaset złotych tylko maksymalnie. Myślę, że nawet mniej, prawda? I to jest symboliczna opłata. I rzeczywiście, ale te 5% wpłaty to jest przewidziane na taką okoliczność, że coś się stanie i nagle ten kuferek opustoszeje, prawda, na którym przez ileś tam lat będą te pieniążki zbierane. No i rzeczywiście ten 5% poziom no, mógłby no, wywołać wiele szkód, gdyby rzeczywiście od każdego mieszkania przez jakiś czas przynajmniej dłuższy trzeba byłoby wpłacać po 5%, no to rzeczywiście mieszkania by podrożały i pewne perturbacje byłyby na rynku nie do uniknięcia, ale no, i to będzie wisiało nad rynkiem, prawda, jeżeli zostanie wprowadzona ta opcja i tak zostanie ustawa deweloperska znowelizowana, ale no, trzeba będzie po prostu żyć nadzieją, że nic się takiego nie zdarzy, fundusz będzie zbierał te środki, być może kiedyś gdzieś trzeba będzie coś komuś pomóc, ale nie prędko i nie na dużą skalę i że ten 5% poziom nigdy nie zostanie wprowadzony. Tak to musimy pamiętać, że metr kwadratowy mieszkania już naprawdę bardzo nas boli i te ceny są wyśrubowane, więc każdy procent dodatkowy w cenie no to będzie dodatkowy nasz koszt, który będziemy spłacali przez 30 czy 25 lat. Ja myślę, że będzie można oceniać jakby całą tą sprawę dopiero jak będzie ustawa, tak? Dlatego, że jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że znikną rachunki powiernicze otwarte, tak? I to byłaby faktycznie dla rynku sytuacja bardzo zła, szczególnie dla firm deweloperskich średnich, szczególnie dla firm polskich, dla których ten sposób realizacji inwestycji i ich finansowania był
sposobem akceptowalnym, sprawdzonym, dobrze działającym. Tak? Wyeliminowanie rachunków otwartych spowodowałoby sytuację taką, że tylko duzi deweloperzy byliby w stanie dalej realizować inwestycje. W związku z tym mamy sytuację następującą, że z tego pomysłu się wycofano. Tak? Teraz mówimy o funduszu gwarancyjnym i o stawce 5-procentowej przy rachunkach otwartych, no ale zobaczymy, jak to będzie, kiedy ta ustawa zostanie przeprocedowana, bo miejmy nadzieję, to nie będzie tak znacząca opłata, która by powodowała, że rynek mieszkaniowy poważnie to odczuje. Tak? W związku z tym widzimy, że tutaj ustawodawca analizuje ten projekt i koryguje go w zależności od tego, jaki odzew otrzymuje z rynku. Tak? I to jest w tym momencie pozytywny sygnał dla rynku deweloperów. Ja bym dodał tylko, że dobrze, że na ten temat się myśli i mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie wprowadzone to rozwiązanie lub inne, bo to przy założeniu, że niezbyt wysoka będzie ta stawka, że nie podbije jeszcze bardziej cen mieszkań, ale pamiętajmy o tym, że teraz jesteśmy w takim bardzo znamiennym momencie na rynku, to znaczy mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę i właściwie te prawdopodobieństwo upadku jakiegoś dewelopera było w tej chwili bardzo, bardzo niskie, no ale teraz ta sytuacja nam się zmienia i to prawdopodobieństwo właśnie, w kolejnych ratach. Właśnie, koszty robocisne, prawda? Koszty materiałów budowlanych rosną i w tej chwili może być tak, że wiele inwestycji nie zepnie się. Tak, deweloperzy też są jak gdyby zachęcani, czy te rosnące ceny zachęcają ich do tego, żeby budować mieszkania, a nie wiadomo, jak będzie z popytem. Nie wiadomo, czy nie okaże się, że część inwestycji na przykład się nie sprzeda, albo część inwestycji zostanie zrealizowanych po takich cenach, że później deweloper będzie miał problemy finansowe, bo nie będzie w stanie pokryć wszystkich kosztów, więc sytuacja na rynku się zmienia i trzeba jak najszybciej wprowadzić jakieś takie zabezpieczenia dodatkowe właśnie na wypadek, gdyby niektórzy deweloperzy nie poradzili sobie z tą nową sytuacją. No oni oczywiście wiedzą dobrze, jakie są perspektywy, jakie są prognozy i tak dalej, no ale historia pokazuje, że mimo, że zdajemy sobie sprawę z prognoz, nie zawsze wszystko idzie tak, jak zaplanowaliśmy, więc może się zdarzyć jakaś upadłość i miejmy nadzieję, że kiedy to się zdarzy, no już będzie działała jakaś ustawa, która klientów przed tym zabezpieczy. Musimy pamiętać, że nasze pieniądze, na które pracujemy przez kilkadziesiąt lat, żeby kupić mieszkanie, są bardzo ważne, ale z drugiej strony zabezpieczenie nie może rodzić dodatkowego kosztu, który będzie nas też obciążał przez najbliższe kilkadziesiąt lat.